7 porządku obrad. Czytam projekt uchwały w sprawie wstępnego katalogu inwestycji miejskich 2013, oczywiście to jest druk numer 255, paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie inwestycje planowane na terenie dzielnicy 6 Bronowice, przedstawione we wstępnym katalogu inwestycji miejskich 2013, paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. O opinię wystąpił Wydział Rozwoju Miasta Krakowa. Urząd Miasta Krakowa zwrócił się do Rady Dzielnicy o zaopiniowanie planowanych inwestycji na terenie naszej dzielnicy i to były 3 pozycje. Pierwsza to wykonanie projektu przebudowa wewnętrznych dróg przy ulicy Rydla, wybieg dla psów, który notabene już został zrealizowany i w pakiecie takim ogólnomiejskim sprawy związane z budową ścieżek rowerowych. W sondażu przeprowadzonym e-mailowo wśród naszych radnych zdecydowana większość poparła te proponowane inwestycje. Stąd zarząd przygotował projekt opinii pozytywnych dotyczących inwestycji planowanych na terenie naszej dzielnicy w 2013 roku. Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej? Pozytywna. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo. Ja chciałem prosić pana przewodniczącego o przybliżenie, ilu radnych brało udział w tym głosowaniu. Wypełniło ankiety, bo wiem, że były panowione maile i już była taka mała frekwencja. No i w związku z tym, czy jakie były wyniki? Wiem, że pan na komisji gospodarki komunalnej, pan przewodniczący mówił, że też były jakieś głosy odrębne, jakby pan zechciałby przybliżyć. Znaczy, w tej chwili nie mam przed sobą, ale jeśli chodzi o sprawy ścieżek rowerowych i przebudowy tych ulic Przydla, to była jednomyślność, natomiast 4 głosy chyba były przeciwne, jeśli chodzi o wybieg dla psów, do innego zdania, a generalnie to tam było około 13 czy 14 tygodni. Jak będzie pan Jacek w poniedziałek, może pan... Większość radnych? Tak. No część w ogóle nie zajęła stanowiska, czyli jakby przeszła troszkę obok, ale pewnie zgadzając się, no, tak to można rozumować. Dobrze, cieszę, ktoś z państwa chciał zgadzać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję nad tą uchwałą i tym porządkiem obrad. Przystępujemy do głosowania. To z pani panów, a nie za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana poda przewodniczenie głosu. Trzynaście. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? 3 osoby. Dobrze. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada 206 przyjęła uchwałę.